Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower 96. Ja jestem SafeMode, a dzisiaj zagram sobie w tryb, który już dawno nie było. Otóż Random Pick Tower. Dla nowych osób przypominam, co to jest za tryb, że losuję, jakimi małpkami gram i dopóki nie dobiję w tej małpce do trzeciego tieru, nie mogę zbudować kolejnej trzeci tier, nieważne w którym kierunku, więc zaczynajmy naszą zabawę. Na samym początku wybierzmy sobie naszego tutaj bohatera, więc już się patrzę na tutaj na bok, włączam nasze tutaj koło losujące i zobaczmy, któż to będzie z nami dzisiaj tutaj grał. Będzie to Striker Jones. Powiem wam, że dosyć zabawnie będzie. Ciekawie, przydałoby się dać mi sporo oczywiście wieżyczek. Zagramy sobie na alternatywnych rundach, więc tym bardziej będzie tutaj mega, mega jazda. Przypominam oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod filmikiem. Jest to bardzo ważne i mega motywujące i potrzebne naszego kochanego YouTube'a, żeby filmiki polecał dalej. Dzięki wielkie każdej osobie, która pamięta, żeby to zostawić. Mamy naszego Strikera. Mapka jest fajna. Pamiętajmy, że w rundzie czwartej, nie, w piątej poleci pierwszy kamo, dziesiąta lidy, więc będzie ciężko, więc no, musimy coś wykombinować, dlatego też włączamy safe, jak się mówi poprawnie, nasze koło losujące dla wieżyczek. I pierwsza wieżyczka, która będzie z nami grała, będzie to, uwaga, Buchaner. Dobrze, nie jestem pewny do końca, czy Buchaner to jest tutaj ląduje, ale chyba tak. Zaraz sobie to zobaczymy, więc Buchaner nasz. Otóż to, dobra, fajnie. Skoro ty lądujesz w tym miejscu, to może jakoś to się uda wygrać. Zobaczymy zresztą. Postawię go aż tutaj, jako że i tak gdzieś jak muszę pójść nim w kierunku no, dolnym, bo tylko tutaj mamy wykrywanie kamo, a to leci na początku, więc na tym się oczywiście będziemy teraz... Na to się będziemy możliwie tutaj aktualnie szykować. Czy pokonam tą falę? No, będzie ciężko. Będzie naprawdę mega ciężko, no ale nic na to nie poradzimy. Troszeczkę tego życia musimy po prostu stracić. No i chyba w tym momencie pierwsze kamo. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby mi jednak postawić to troszeczkę w inny sposób. Ile będę miał pieniędzy na plus? Przejść. O nie, dobra. Na kolcach się wszystko zatrzymało i już leci właśnie pierwsze kamo, co był najtrudniejszy dla mnie. No i teraz oczywiście nasz tutaj grape shot, czyli nasze winogrona, które będą musiały nam tutaj, no nie lada pomóc, bo już teraz w tym momencie zaczyna się nam już, no przechodzenie tych wszystkich naszych jednostek, to nie jest przyjemne, no ale nic na to nie poradzimy, tak po prostu musiało być. Potrzebujemy jeszcze stóweczkę jeszcze jest nam potrzebna. Jak mówiłem, dopiero na trzecim tierze możemy przejść, wylosować kolejną jednostkę, tylko trzeci tier zbudowany, czy trzeci upgrade zbudowany, może to źle mówię, czy tier, właściwie, szczerze mówiąc, grałem w ten tryb troszeczkę temu i dla mnie najprościej byłoby trzy upgrade zbudowane, ale ja coś kojarzę, że ja chyba mówiłem wtedy, że to musi być trzeci tier postawiony. Trzymajmy się tego, trzeci tier, więc muszę zbudować albo naszego tutaj merchantmenta, albo naszą tutaj, no, nasze działko. Nie ukrywam, najchętniej postawiłbym oczywiście nie wymówię tego naprawdę, naszego kupca, żeby dawał nam pieniążki, ale cannon ship jest tańszy o 1500. Jest to dużo, jest to naprawdę strasznie wielka ilość, dlatego tym bardziej nie jestem pewny, co będzie dla mnie oczywiście lepiej teraz tutaj w tym momencie postawić. Ale spróbujmy pooszczędzać. No jeszcze Striker Jones, no przydałoby się go postawić wreszcie, prawda? Najlepiej tak, żeby sięgał i dołu, i tego naszego tutaj uśmiechu. Albo w ogóle postawić go gdzieś w tym miejscu. To będzie dosyć dobre wyjście. Tym bardziej, że możemy postawić jemu automatyczne odpalanie. I to będzie miazga. Spróbujmy jak zrobić. Postawmy go tutaj. No i dobra, widzicie, ma bardzo ładne zasięgi, bo i sięga dołu, i sięga tego naszego uśmiechu, więc idealne miejsce wręcz. No i dla niego specjalnie używam umiejętności. Jest to ten nasz malutki robocik. Mam go? Czy nie mam? Muszę go kupić, dobra. Robociki wy moje, one są po prostu super, po prostu the best sprawa. Wstawiamy sobie robocika, dajemy mu używaj umiejętności, dajemy na Strikera. Czemu robię to w ten sposób? Oczywiście jest powód, jest banalnie prosty. Bo ja zawsze o tym zapominam.
A właśnie, przypominam, możecie spróbować przejść sobie to samo wyzwanie, co ja w tym momencie. Wiecie, jakie po kolei są jednostki? Więc spróbujcie, zobaczymy, jak wam to pójdzie. Wyzwanie nie jest łatwe, razu wam, was ostrzegam. Bo jak sami widzicie, no troszeczkę z tym zabawy jest. Żeby nawet cokolwiek postawić, to już musicie swoje odczekać. Tym bardziej, że no właśnie. Pierwszy Moab to będzie to, co jest najtrudniejsze w tym wyzwaniu. W ogóle, za głośno są dźwięki. To jest muzyka, to są dźwięki. Tak to powinno być. Bo te wybuchy są strasznie głośne oczywiście i tego... Może leciutko dam głos, tak do 15, no 16, niech będzie, dobra. Niech będzie ten poziom. I spróbuję. Widzicie, radzę sobie spokojnie, bardzo fajnie. Fajnie byłoby też postawić tego właśnie naszego zarabiającego pana. Zasięg jest w porządku, chociaż nie ukrywam. Postawienie wioski, oj, to byłoby mega mocne. Ale czy będzie mi dane postawienie wioski? Może nie, czy chcę postawić wioskę. Czy będzie mi to po prostu dane, bo to wszystko jest losowanie. 24 runda, leci kamopancerz, jako że mamy podstawionego bukanera. W ten, a nie inny sposób, to oczywiście będzie łatwo to przejść. Oj, to jest ciężkie, to jest mega ciężkie, bo purpurowe nas niszczą. Spowolnimy gierkę, bo losujemy kolejną jednostkę. I dochodzi do naszego zestawu nade mną, tutaj wszystko ładnie się losuje. Będzie to bomb shooter. Jak po prostu na życzenie. Bo mamy przecież strikera, a striker to właśnie bomb shootery zboostowane. Super, to jest bardzo ważne. O, widzicie, mamy tutaj już ikonkę pokazaną. No dawaj, jest super. Okej, okay. Tylko purpurowe camo, to mnie rozwali póki co, bo nie mam jeszcze nic na to. Więc to muszę, no, na to się muszę szykować, że to mnie może zniszczyć. Purpurowe camo to jest to, co mnie rozwala aktualnie. Mam nadzieję, że coś wykombinuję na to, jeszcze wykombinuję. Nie odmawiam, że to byłoby fajnie szybko zrobić, ale jednak pierw postawimy ten trzeci upgrade i zobaczymy, co będzie kolejne. I od razu losujmy, bo potrzebuję coś na obronę, więc nade mną kolejne losowanie i będzie to tym razem druid. Druid nic mi w tym momencie nie pomoże. Niestety druid tutaj nie jest dla mnie żadnym wsparciem, dlatego też druid pójdzie w standardową swoją chyba ścieżkę, którą ja zawsze zresztą ostatnio robię, jak tylko mi wypada owy druid. Stawię go tutaj, żeby jakoś najwięcej razy mógł mi pomóc. To jest ścieżka środkowa, pod pnącza. Pnącza są mega mocne na druidzie i warto po prostu w tą stronę nim iść i szybciutko, nie przedłużając, od razu losujemy. Snajper byłby spoko. A Spike Factory. No nie ukrywam, to mnie coś tam uratuje. Ale czy ja wiem, czy chciałbym w to właśnie iść w tym momencie? No dobra, ale zostało mi to wylosowane, więc postawię go ją tutaj. Pamiętaj, że oni tutaj wracają zawsze, więc mogę sobie tutaj w tym miejscu na to pozwolić. I teraz pytanie, w którą stronę pójdziemy, bo nie ukrywam, najprościej będziemy pójść, no, pod perma, żeby było to było mega mocne. A to jest 32 tysiące, to jest drogi upgrade'ik. W przypadku Moabów byłoby to spoko, bo wtedy faktycznie będę mógł strzelić naprawdę dużo i chyba w tą stronę pójdę. No i to samo oczywiście w Hot Spiky. W tą stronę pójdziemy, czyli tutaj. W maksymalny speed i następnie oczywiście niszczenie kam i niszczenie lidów. I mam nadzieję, że ta linia obrony pomoże mi w przypadku purpurowych kamo, bo tam będzie to się działo, tam będzie jedna wielka jazda później, żeby to rozwalić jakoś. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie ukrywam, że to też byłoby fajnie postawić, to mi się spłaci w 12 rund, więc jest zawsze jest opłacalne, prawda? Może nie 12, około 13 rund to się tam spłaca. Więc byłoby spoko, to jednak mieć nasz tutaj arsenale. Jednakże myślę jeszcze o tym upgrade'ie, on też nam tutaj bardzo dużo pomoże. Właśnie, ale on nie widzi camo i to jest jego ból. On nie widzi camo. Tylko ty widzisz camo, jako jedyny. No i oczywiście spajki, ale to... No dobra, zabudujmy spajki na maksymalny poziom i zobaczmy, czy dostaniemy wreszcie coś, co bije camo. I co to będzie tym razem? Tym razem kolejne spajki. No dobra, okej, okay, w porządku. Kolejne spajki, więc w takim razie oni pójdą już na samą górę chyba. No tak. Jak ostatnia linia obrony. Albo tutaj też, u ciebie.
Dobra, postawię cię w tym miejscu w takim razie. Pójdziesz dokładnie w tą samą stronę. Według mnie to jest chyba najlepsza możliwość w aktualnym momencie dla nas, bo to nam może pomóc w przypadku Moaba pierwszego. Tak, teraz będzie leciał pierwszy Moab. I nie ukrywam, on będzie ciężki, on będzie naprawdę mega, mega ciężki. No i dobra, czas na Moaba. Jest to Moab opancerzony, to trzeba oczywiście przypomnieć. Niezwykły Moabik. No ale spajki zrobiły robotę. Łapka dla spajków, że pokonały naszego tutaj oponenta. I upgrade'ik na trzeci tier. Co oznacza, że mogę wreszcie wylosować kolejną naszą jednostkę. I tym razem dojdzie nam ninja małpka, yeah! O to chodziło, spowolnienie, szybkie. Czekajcie, jeszcze momento, bo jeszcze muszę zrobić jedną ważną oczywiście rzecz. Jest to... tu postawiam. Ukrycie koła, rzecz jasna, ukrycie koła. Górna ścieżka zdecydowanie, tylko że tym razem nie będziemy od razu tutaj przyspieszali. Damy w ten sposób. Jest to usuwanie kamo, mogłoby być ciekawe, ale... właśnie, może jednak dać to usuwanie kamo. Co fajnie z usuwaniem kamo, ale to przechodzenie po wszystkich, to jest mocne, to jest naprawdę mega mocne. Dobra, zostawimy tą stronę. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował, że z purpurowymi sobie poradzimy, ale no na innych się nie wyłożę przez to. Dobra. Czwarty tier razu tutaj buduję, bo ja wiem, że on będzie dobry. Tak samo jak wiem, że on będzie dobry, to jego też teraz już za pamięci od razu strzelimy sobie. Czyli tutaj strzelamy może był dwie warstwy za jednym strzałem. To już jest mocne, ale z tym upgrade'em. Oj, to już będzie po prostu łoił wszystko, ale przed tym, zanim zbieramy na to jeszcze pieniążki, wylosujmy sobie naszego tutaj kolejnego kompana do zabawy. I będzie to kolejny Buchaner. Teraz oczywiście... nie pójdziemy w tą stronę, czy pójdziemy? 48 runda. A jeszcze sporo przed nami. Możemy zarobić. Możemy jeszcze zarobić, więc... w porządku. W takim razie, skoro możemy zarobić... A propos... właśnie purpurowe idą. Właśnie purpurowe idą. Gdyby nie nasza ninja, nie nasze bomb shooter, to byłoby tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słabo. Ale na szczęście daliśmy sobie radę. Pieniążki już są. Losowanie może iść dalej, ale jeszcze bym to wykupił, bo ja później o tym zapomnę i kupię coś innego. To już jest mega, mega mocne. Ustawimy go na stronę, że na first, no może na first jednak. Patrzcie sobie na ten damage, co tutaj leci. On jest nawet dobry na sterowce, o dziwo. Więc też jakbyście nie wiedzieli, czym fajnie bić sterowce, to on też jest na to bardzo dobrze przygotowany. Losowanko, kolejne tutaj losowanie. Co dojdzie nam do kolejnej części zabawy? Buchaner, poważnie? No dobra, skoro to jest Buchaner kolejny, a ja przegrałem już? Chyba przegrałem, tak? Przegrałem, dobra. Więc skoro przegrałem, to spróbujmy podejść do tego wyzwania na świeżo. I wiemy, że możemy postawić jedną jednostkę. Pokonały nas kamo. Kamo nas po prostu rozgromiło aktualnie, więc na kamo trzeba się oczywiście odpowiednio przygotować, więc ja proponuję Destroyera, po prostu. Dolna ścieżka i górna ścieżka tym razem. I to nam powinno spokojnie pomóc w przypadku kamo. A przy okazji zobaczymy, co wylosujemy kolejne. Może też być przydatne, tak naprawdę. Sniper! Ej, to jest dobre. Sniper jest naprawdę mega dobry. I ja bym go od razu postawił. Szybko wykrywanie kamo. Z tym. Ze speedem, czy z tym przejściem? Z przejściem chyba jednak ustawię jednak. No dobra, w tym momencie to już będzie ciekawe. Oczywiście strzelimy sobie ten trzeci tier, bo według mnie osobiście on jest naprawdę kozacki i sobie daje radę z wieloma tutaj jednostkami, więc tutaj z nim większego problemu nie ma. Widzi kamo, przechodzi przez wszystkich i dodatkowo jeszcze te odbijanie się, te rekoszety rekompensują mu to, że nie ma speeda, czyli dolnej ścieżki. To mu to troszeczkę rekompensuje, więc jak najbardziej jest to w porządku. Chociaż nie ukrywam, large caliber to jest też to, co potrzebujemy. 7 warstw na jednego shota. Przydałoby się to oczywiście też zdobyć, więc strzelamy to i dopiero w tym momencie możemy spokojnie pozwolić sobie na kolejne losowanko. I dochodzi do naszego tutaj zestawu, naszej rodzinki. Szkoda, że nie alchemik. Oj, alchemik się tutaj oczywiście przydał. Ale nie, kolejna ninja małpka. Oczywiście to będzie identyczne, co mam tutaj na dole.
Pojawiłem się w tym miejscu. Sięgniesz tam na to? Mam nadzieję, że tak. Chociaż mam wątpliwości, niestety. Tego strzelisz, prawda? Tak, bo on jest duży. Ale ja bym jednak bardzo liczył na to. Może tak minimalnie, jak ci tutaj gdzieś... Może tutaj w ogóle pójdziesz? Może tu będzie chyba troszeczkę lepiej. Dobra. No, dawaj. Dobra, w porządku. Mamy górę, mamy dół, więc wszystko idealnie wręcz. Idziemy... Pójdźmy teraz w tą stronę. Jednak usuwanie kamu zależy mi na tym, bo nikt nie usuwa kamu u mnie. A jednak tutaj ta reszta jednostek fajnie jakby widziała, prawda? A on żeby widział kamu, bo on naprawdę nam tutaj mega pomoże w przypadku wielu, wielu rund, więc losujemy dalej oczywiście. Kto dojdzie do naszego zestawu tym razem? I kolejną jednostką do pomocy będzie bomb shooter. Nie, to jest tak shooter. Aj, no to nie jest aż takie dobre, jakie mogłoby oczywiście być. No nie narzekajmy, nie narzekajmy z tym. Możemy pójść w nią w dwie strony, albo pod Ring of Fire. Możemy pójść tak samo w Overdrive, albo w Blade'a. Ja pójdę w Blade'a chyba jednak, w tym przypadku. Nie wiem, gdzie go postawić. Tu? Tu bym go w ogóle postawił. O, jest! Mieści się tam. Czy tu lepiej, gdzieś u dołu jednak. Mówicie, chodzi, żeby bił jak najwięcej jednostek. Może postawimy tutaj, bo będzie bił chyba dół nawet, jeśli będzie takowa możliwość. Fast czy more? Fast more, fast more. To jest ciężkie pytanie. Powiedzmy, że damy fasta jednak. I dajemy umiejętność, bo potem ona nam się może przydać, może nam niekiedy uratować skórę. Ojejku. Właśnie taka umiejętność. W tym jest nawet dobrze, ona będzie się tam spisywała. No ale dobra. Losujmy dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, czy spowalnia źle. Alchemik jest super. Bardzo, bardzo fajnie. O to nam się chodziło. Mamy już alchemika, więc spowolnimy leciutko gierkę. Alchemik pójdzie na oczywiście ninja małpki nasze. One muszą być tutaj zdecydowanie zboostowane. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie boostował on nam tak shootera, tak naprawdę. Tutaj. Snajper może jednak bardziej. Myślę, że będzie w porządku, że będzie boostował głównie oczywiście ich. Mam nadzieję tak oczywiście. No i pójdziemy w ten sposób. W ten sposób go upgrade'ujemy, żeby maksymalnie wzbudzić naszego tutaj alchemika, żeby zboostował wszystkich trzech on. I oby to nam się udało, oby to się nam wszystko udało ładnie tutaj załatwić. Bo widzicie, co jakiś tam czas mają, ale nie ma ciągłego buffa. Widzicie? To jest ciekawe akurat. I co, buffuje tylko dwie jednostki naraz. I to mnie zawsze się zastanawiało, czy nie trzy, a dwie jednostki buffuje. First, last, close. Close chciałbym. Będzie boostował tych głównie, bo ja bym zależał właśnie, żeby oni byli zboostowani. Nie wiem, ile to zależy od tego, co tam ustawię. Ale dobra, mniej więcej jest tak jak chcę, czyli oni głównie mają boosty. Dobra, leci to jak tam się to uda zrobić, więc nieważne. Mniejsza z tym, lecimy oczywiście z dalszym losowaniem. I do naszego zestawu dochodzi nam jeszcze Wizard. Okej. Oczywiście Wizarda bym wstawił z chęcią tutaj, żeby on był boostowany, więc... zróbmy to w ten sposób. Jego usunę. Oczywiście, żeby postawić cokolwiek dalej, muszę go przywrócić. Ustawię go w tym miejscu. Dokładnie w tą samą ścieżkę, na której był poprzednio. Żeby nie było żadnej tutaj machlojki wręcz, bym powiedział. I teraz postawimy Wizarda. Wizard pójdzie już pod czwarty tier od razu, bo to jest jednostka, którą warto oczywiście boostować. Oczywiście chcemy być, żeby ona była w zasięgu alchemika, który jest postawiony tak ledwo, co jak widzicie sami. I nie zdołam go postawić. Patrzcie, minimalnie. Minimalnie, dosłownie, z tymi zasięgami tutaj jest. No, może dwie kratki jest takiego, że się nie udało. No dobra, co musicie postawić w tym miejscu w takim razie? Troszkę słabo, no ale okej, dobra, muszę tak się postawić. I... od razu pod Arcane i bicie kamo. No ten upgrade'ik jest mega już mocny. I to nam pomoże wygrać tą gierkę. Po prostu ten upgrade sam pomoże nam tą gierkę wygrać.
ale oczywiście nie będziemy czekali, losujemy oczywiście dalej. W ogóle fajnie, bo to jest było dobić sobie wyzwanie, gdzie maksymalnie budujemy trzeci tier. A, może to byłoby nawet ciekawsze niż ten aktualny. Napiszcie, co sądzicie na ten temat, kto dotarł z was do tego oto momentu. Napiszcie to w komentarzu koniecznie, zostawcie łapeczkę, nie zapomnijcie o tym, to jest bardzo, bardzo ważne. I co sądzicie o wyzwaniu? Max trzeci tier. Może możemy go połączyć wtedy z random pickami, albo też nie. To jak wy już wolicie, napiszcie to, koniecznie to napiszcie. Kolejny mag. Kolejny mag pójdzie znowu obok naszego tutaj kolegi i ja bym go od razu nawet bił w ten sam poziom, po prostu. W ten sam poziom pójdziemy. Ja wiem, że w tym momencie nasze ninja małpki troszeczkę tutaj stracą na tym, bo nie będą tak często boostowane, ale ja osobiście wolę, żeby to były boostowani magowie od naszych ninja małpek. I to będzie według mnie wiele lepsze rozwiązanie. I tego się trzymajmy. Tego się po prostu trzymajmy. Jeszcze 4000 potrzebujemy, żeby nabić do naszego kolejnego Arcana, który będzie już wszystko po kolei. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się nam udało, żeby bez żadnego problemu przejść właśnie ową już gierkę. O! Zobaczyłem to przedtem? Coś się stanie? A pod takiego klikania też niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, prawda? Chyba nie. Coś tutaj jeszcze jest ukryte? Chyba już nic więcej, tak? Chyba już nic. Tu też wyskakuje żaba co jakiś czas. Może jakbyśmy ją kliknęli, to może coś by się stało. O jest właśnie, nie. Nic się nie stało. Kliknąłem żabę, nic się nie wydarzyło. Więc okej. Może postawić tego w ogóle? Ha. Lotniskowiec, no właśnie. Mogło to być ciekawe. Okej, kolejny punkcik w knowledge. Super, bardzo, bardzo fajnie. Jestem w ogóle chyba... Ciągle jeszcze zalegam wam z filmikiem odnośnie nabijania expa. Nie wiem, potrzebujecie taki filmik, czy też jest to dosyć znany? Znane są sposoby w pewnych mapkach, w pewnym trybie najszybciej to nabijać. Oczywiście mowa o poziomach easy. Na mapkach najtrudniejszych expa, to oczywiście na Dark Castle, więc tam się najszybciej nabija expa. Ale może chcielibyście, żebym to wam nagrał i pokazał dosłownie, jak po kolei to budować. Jeśli macie takową ochotę, potrzebę, napiszcie. I chcę oczywiście taki odcinek również tutaj sklei, bo materiały mam przygotowane, mam tabelki przygotowane, więc wszystko jest gotowe pod nagranie owego materiału. Dobrze, rzutów nie będziemy robili, tego nie używałem, bo już tylko 3 runy zostały. Ile mamy? 23 minuty, oczywiście spróbujemy zaraz w rundzie 90, może setnej. Oczywiście to jakoś tam fajniej było do zakończenia, bo nie ukrywam, 25 minut na odcinek to jest mało dla was, ja o tym dobrze wiem, dlatego celujemy w te 30 minut docelowo. To chyba wystarczająco, dobra ilość, taka pozytywna ilość, jak mi się przynajmniej wydaje. Okej, w takim razie losowanie kolejne i tym razem naszego tutaj zestawu do naszej rodzinki małpiej dojdzie, uwaga, bumerang. Okej, okay. Nie ukrywam, wolałbym coś, co bije kamo, albo wioskę, wolę byłoby the best, gdybym dostał wioskę. No ale bumerang też jak najbardziej może być. Zostawimy go tutaj. Tutaj go postawimy, w tym miejscu. Dwa razy dolna ścieżka oraz 3 razy górna, nawet 4 razy górna ścieżka. To, że mówię, on nie widzi kamo, to jest jego największy minus i to będzie nam troszeczkę przeszkadzało, nie ukrywajmy. To nam będzie troszeczkę przeszkadzało. No ale mam nadzieję, że to jakoś później się da radę naprawić. Dobra, przydałoby się też nazbierać jeszcze na 5 tier. Żeby oczywiście bić DDT, głównie po to przydałby nam się 5 tier. No ale zobaczymy, czy nam się uda na to nazbierać pieniążków. Kolejne losowanie w takim razie. I dochodzi do naszego tutaj zestawu jeszcze, uwaga, będzie to ninja małpka kolejna. No dobra, już jak widzicie sami, nie jest jakoś mega zachwycony tym, że to będzie ninja małpka, ale pójdę pod flash bombę nią i to może jakoś nam zrekompensuje to, że będzie taka owa jednostka. Postawię tak, żeby była w zasięgu niby alchemika, to naprawdę zależy bardziej, żeby była w zasięgu tej drogi, bo chcę go postawić pod... a może ninjitsu, pod spowolnienie? Może pod spowolnienie. Bloom Saboter.
Dobra, wiecie co, pójdźmy pod to, bo ten skill może mnie się jak a dziwo przydać. Tak, dobrze słyszycie. Safe powiedział, że będzie używał skilli. No to u mnie nie jest częste, no ale w przypadku DDT może to nam się oczywiście przydać, więc może lepiej w kosmos jak idziemy, niżeli w flashbombę, a później odnośnie wybuchów te nasze miny przyczepione do... Super małpka, nice. Oczywiście, free play, lecimy dalej. To się, w tym miejscu się nie kończy nasza gierka, mamy 10 tysięcy, więc będzie super małpka, będzie dobrym wyjściem, chociaż super małpkę zbudujemy pod ścieżkę bez zasięgu, dlatego też to musi być takie miejsce, żeby było jak najbardziej efektywne. Tutaj albo tutaj nawet bym postawił. Pójdźmy w tym miejscu. I teraz pytanie tego typu. Ja bym chyba pod Dark Knighta poszedł, żeby jednak te Moaby bardziej bić, bo na nich mi bardziej zależy, i pod plazmę. Połączenie tych dwóch ścieżek zrobimy. Będziemy mieli knockbacka, dajemy na strongi i dajemy pod plazmę. Oczywiście pod damage'a głównie, bo dochodzi nam głównie o damage'a w tym momencie. No i mam nadzieję, że to miejsce będzie wystarczające, żeby to jakoś wygrać. Mam takową nadzieję wielką, że to nam wystarczy do wygranej. No i mamy już plazmę. Super. W tym momencie zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście, no nie ukrywam, ale Dark Championa nie będziemy robili, bo 65 tysięcy... Ta ilość mnie zawsze będzie przerażała. Po prostu zawsze. Losujemy. Kolejna jednostka nad nami. Kto teraz do nas tutaj dojdzie? Super małpka. Rany Julek. Wystarczy mi jedna super małpka. A gra mi chce dać jeszcze ich więcej. Okej, dobra. W takim razie postawimy w tym miejscu super małpkę kolejną i ona już pójdzie pod zasięg. Tylko że, żeby ona mi się przydała faktycznie, to ja ją muszę zbudować pod Tech Terror. 24 tysiące. Dużo, to jest bardzo dużo, no ale bez tego, no ona mi się będzie nie przyda. Ona będzie pod farsa raczej ustawiona, bo ona będzie tam głównie biła baloniki. Dopiero później, jak zbudujemy jej terror, będzie mogło nam coś więcej zdziałać. Oczywiście potrzebujemy pewnie jeszcze Robo Manki. Czemu mówię, że pod terror potrzebuje? Dopiero w przypadku zbudowania terroru nasza super małpka pod środkową ścieżkę bije lidy. A jak dobrze wiecie, DDT to są lidy. Połączenie Camo, lidów i Black Balloon. Więc potrzebujemy jakoś te opancerzone baloniki klepać. I no to jest ciężkie. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy do zniszczenia DDT właśnie. No ale mam nadzieję, że uda nam się tego szybko dojść. Tutaj bijemy DDT dzięki temu, że mamy plazmę i widzimy ją, bo mamy pierwszą ścieżkę na dolnej ścieżce, drugą, czyli ultrawizję, więc to jest spoko. Tutaj widzimy, bo mamy ultrawizję, ale nie bijemy tych nieszczęsnych lidów. I to trzeba szybko naprawić oczywiście. Dobra. Sabotaża zostawiamy na wszystkie rundy, gdzie są DDT. No bo tam będzie największy nasz problem, prawda? Nie ukrywajmy, tam będzie największy problem, żeby to jakoś rozklepać. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, na razie idzie w miarę w porządku. Na razie idzie w miarę okej. Okay. Wszystko utrzymujemy w ryzach. Zaraz użyjemy oczywiście naszej umiejętności, bo po coś ją mamy, prawda? Więc lecą nasze blady. To kosztuje 16 tysięcy, to nie jest dużo. Ja nie wiem, czy to jest aż tak bardzo nam potrzebne, tak naprawdę, nie wiem, czy to jest aż tak bardzo nam potrzebne. Ej, to jest ciekawe, nie byłem tylko przekonany, że postawiony ninja pod tą ścieżkę, on sam sobie daje speeda, już, sam sobie daje speeda. Ciekawe, myślałem, że tak to nie działa, że on sobie nie może tego speeda dać, tylko innym jednostkom, ale już sam sobie też daje, czyli tam jest 5 albo 8% zwiększona szybkość atakowania. Nice. Oczywiście w porządku. Ty jesteś pod strongi. Dajmy cię pod first jednak. I tu wiecie, z tymi strongami jest zawsze ciężko to ustalić, bo czasem lepiej faktycznie bić te strongi. Okej. Okay. Poszło w miarę łatwo. A, zapomniałem. Wszystko jest przyspieszone przecież, więc to jest alternatywne rundy. Tutaj wszystko leci o wiele, wiele szybciej, więc spodziewajmy się tych rund troszeczkę w innych momentach. Byłem przekonany, że dopiero na rundzie 90 poleci na DDT, później 93, 95, 98, jakoś tak, ale teraz będzie leciało tylko o wiele więcej. Nie dziwię się, w każdej rundzie będą leciały DDT, albo w co drugiej rundzie.
minimum. Więc no będzie ciężko, będzie ciężko z tym oczywiście. Tak w ogóle, gdybym chciał wylosować kolejną jednostkę, któż to by był? Uwaga, losujemy oczywiście. Kolejną jednostką będzie... Darth Małpka. Okej, po co użyłem to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ale wiemy, że kolejna jednostka będzie Darth Małpka. Chyba dla nas za darmo, to jest spoko oczywiście. Tylko, że Darth Małpka... Kusza? Triple Shot? Średnio jest co zrobić, prawda? Przy niej. Ona i tak nie będzie ich biła. No, w przypadku tylko i wyłącznie byłaby stosowana pod Crossbow Master. Ale ja nie wiem, czy to jest aż takie mocne, żeby pod to pójść. Naprawdę nie jestem do końca do tego przekonany. Dobra, zbudujmy to w tym miejscu. Tylko crossbowa przynajmniej, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie pod to. To jest dobre miejsce, bo bijemy i górę, jak to się pojawiają, później bijemy po długości. Tutaj też bijemy po długości, więc to jest oczywiście spoko. DDT oczywiście na razie nie jest jakieś mega trudne, więc tu się nie musimy całkowicie przejmować. No ale zobaczymy później, oczywiście zobaczymy to później. Terror, co teraz bliżej? Tylko już 2000 tam pozostały, żeby naszego terrora wreszcie zbudować i umiejętność posiadać kolejną, której no, pewnie nie będę potrafił używać, jak zawsze zresztą. Prawie każdy umiejętność, którą wezmę, wybuduję, w małce nigdy jej nie używam, więc... No dobrze. Chociaż na razie się staram przynajmniej. Dobra. Mamy już bicie DDT. Nice. Okej, okay, daliśmy sobie radę. A on sobie nawet ładnie radzi, muszę powiedzieć to. Chociaż 66 tysięcy, no tak. Przy jego raptem 20, no to to robi różnicę, ale on jest jako pierwszy, ma zasięg. Więc to oczywiście też robi swoje, chociaż... Mam wrażenie, że teraz jeszcze bardziej zaczyna wyprzedzać wszystko, co się tylko da. Postawiłem cię w złym miejscu. Powinieneś być na początku chyba. Zdecydowanie powinieneś być chyba na początku. Dobra, więc sprawę z Darth Małpką mamy chyba załatwioną. Darth Małpką powiedzieć, gdzie będzie szła w tym kierunku, a my losujemy dalej. Już może mało co jest do wylosowania, bo już prawie kończymy. No ale zobaczymy, co nam tutaj by wyszło jeszcze. Snajper kolejny. No dobra, skoro mamy snajpera, budujemy dokładnie tą samą ścieżkę. Tak, nie będę tutaj kombinował. Jest 43 tysiące, to jest dużo. Tu macie 13, tu macie 40, ale oni wyliczyli na samym początku gry. Więc według mnie warto w tego snajpera pójść jeszcze raz. I tak też to zbuduję. W ten oto sposób. I o podstrągi. Może jego akurat chcemy pod first. Jak teraz będzie wyglądała uwaga? Dajmy im tutaj troszeczkę wyjść. Teraz. Już spowolnienie? Jeszcze lecą, patrzcie się. Nic, nic, ale patrzcie, oni wszyscy padli. Okej, okay. Czekajcie, jak go użyję, zjem tą część. Dobra, więc spowolnienia w ogóle nie używamy. Nice. Może być, może być. Z tego co wiem, to Striker Jones nie spowalniał ich, bo on nie może ich rzucać. Ustawię cię pod stronę jednak. Dobra. Snajpera mamy, więc możemy wylosować kolejną jednostkę. I tym razem do naszego zestawu pięknego, ładnego dojdzie nam. Uwaga, uwaga, będzie to... Buchaner, tak? Buchaner, Buchaner, okej. Okay. Pod tą ścieżkę, czy pod jednak pana z bombą? Z bombą nie sprzedają się chyba aż tak bardzo. Pójdzie chyba pod kolejnego destroyera. Zdecydowanie. Nie mam innych możliwości tak naprawdę. Bo destroyerem spotkamy, żeby bić właśnie wszelakiego typu baloniki, które będą rozwalone później, prawda? Jak rozwalimy masę mabów, to te ceramiki ktoś musi sklepać. I te balony. To właśnie po to są nasze bukenery. I losowanko kolejne. Ciekawe, czy zdążę. Uwaga, i będzie to... Darth Małpka. Nice. Kolejna Darth Małpka, czyli kolejny kusznik. Bo inaś, według mnie, małpki nie ma sensu do coś budować. Budujemy na czwarty tier, bo dopiero on nam się przyda. Wiecie, mogę budować pieniądze po to, żeby postawić jednostkę. Czyli budować wtedy 0-3-0. To jest najtańsza ścieżka chyba. Ale no, nie budujemy tak. Nie budujemy tak, żeby to było najtańsze. Budujemy to, co nam się przyda, ale z tej małpki, która nam zostanie wylosowana. I to jest bardzo ważne założenie.
Więc nie budujemy na pałę, jak się mówi. Budujemy sensem, z głową zawsze staramy się budować. Kolejne miasto nam dochodzi, więc to znowu Darth Maopka. W tym miejscu myślę, że jak ta środkowa ścieżka byłaby lepsza, bo bym już miał trzy małpki. I będziesz można byłoby powoli tworzyć klub. I mielibyśmy wtedy super małpki, no ale no... Nie spodziewałem się, że wyleci nam tego aż tyle. Nie ukrywajmy. Nie spodziewałem się tego, że tego będzie aż tyle. No i teraz pytanie, co się wydarzy? Co poleć teraz? Będą zwykłe? No, aby czy coś więcej tak lecie? Pamiętajcie, że w przypadku alternatywnych rund lecą nam dwa bady. 99. runda leci nam pierwszy bad, a w setnej rundzie leci nam opancerzony bad. Oj, będzie się działo. Będzie się oczywiście działo. Losujemy. Kolejna jednostka. Kolejna małpka, która tutaj do nas dojdzie i nam pomoże. Będzie to ninja małpka oczywiście pod Shinobi zdecydowanie, bym powiedział. Tutaj. Pod zasięg, żeby się był. No i tylko Shinobi. Budujemy teraz najbardziej taką easy wersję, bo badaj tak się nie będziemy mogli spowolnić. Leciutkie spowolnienie. Nice. I pierwszy badzik. Spowolnimy gierkę, bo chciałbym jeszcze wylosować sobie jednostkę. Może coś wyjdzie nam, coś co nam się przyda. I uwaga. Pomoże nam w zabawie Glugganer. No nie za bardzo nam pomoże. On też nie działa na niego. On go nie spowolni. Bardziej chodzi o to. On go nie spowolni. Dlatego postawiłem go dopiero w tym miejscu. Powiedzmy w ten sposób. To nam się nie przyda. Dobra, użyjmy tak. Potrzebuję coś mocnego. Coś, co zada duży damage. Bomb shooter. Dobra, bomb shooter byłby spoko, ale gdyby był pod, wiecie, którą ścieżką. Oczywiście. Ale mogę obstawić blisko Striker Jonesa. Striker Jones. To. Wtedy będę mógł używać tego częściej. Bo jego umiejętność nam odblokowuje to. Po prostu. Okej, widzicie, znowu mogę użyć. Od razu używam jeszcze raz. Tylko niepotrzebnie oczywiście, nie przynajmniej tego użyłem. Bo teraz poleci opancerzony bad. On jest oczywiście, jak się pewnie spodziewacie, trochę trudniejszy. Okej, leciutki damage oczywiście zadamy. Teraz tak, zadajmy stąd damage, bo tam się chyba zregeneruje do późniejszego użycia. Dobra. No i zobaczmy, co powiedzie nam dalej. Spowolnimy znowu gierkę, wylosujmy kolejną jednostkę. Może wyjdzie nam kolejna do walki z nim. Jest to Darth Maul, oczywiście najlepszy możliwy wybór. Zdecydowanie. Najlepszy możliwy wybór. Znowu szlamy. Dobra. W takim razie, w tym miejscu powiedzmy. Kolejna Darth Maulka. I już nie losujemy, już nic nie losujemy. To co ma być, już będzie. Bo ten poziom tak się powinno nam to spokojnie wystarczyć już do wygrania. No ale zaraz się też przekonamy. Szykuję się teraz na spowolnienie, temu spowolniłem grę. Użyjmy to. I niszczy się. Już ledwo co, widzicie? Już ledwo co, on już dycha. I uwaga! On się rozwala i musimy szybko przejąć DDT. Oj, to będzie ciężko. On z daleko doszedł. Bardzo daleko on doszedł. Dobra, spowolnienie poszło. Oj, niebezpiecznie się robi. Spowolnienie. I... Dobra, przejęły. Nasze spajki przejęły robotę. Udało się. Skoro to pokonaliśmy, to reszta to już jest tylko już formalność. Zobaczcie, jak on strzela. To już jest 20 poziom. Striker Jones. Poważnie. Poważnie, serio. No dobra. Zapłacę, powtórzymy to. Ale wyszła maniana na sam koniec. No dobra, lecimy z koksem. No teraz mam nadzieję, że mieliście polewę ze mnie. Mieliście ze mną mega polewę. I napiszcie, kto dotarł, kto zobaczył tą masakryczną chwilę. Czemu to jest kolejna Darth Maulka? Poważnie, dlaczego? Jest taki mem odnośnie tego słowa czego, no ale każdy wie, o co chodzi. Kolejna nasza jednostka.
strzelajmy, bo jeszcze później zmanimy sobie sprawę. No i druid. Druid nam oczywiście nic nie daje. Postawimy go tylko, żeby był. Tak naprawdę, może albo go w ogóle nie postawię. Druid nam się nie przyda za bardzo. Cały problem się w tym, że druid nam się w ogóle tutaj pod to nie przyda nam. Strzelamy masakrycznie dużo. Wszystko się tylko da, musi teraz strzelać. Jesteś pod tym, strzelamy. Czwóreczka to jest spowolnienie. Może teraz pójdzie on leciutko szybciej się rozwali. Może się leciutko szybciej on rozwali nam. Dajmy to. Padnie? Padnie chyba już. Padł. Spowolnienie od razu. Leci. No i teraz wszystko się wyjaśni. Pokonaliśmy go już w tym miejscu. To jest dobry znak oczywiście. To jest dobry znak. Bo znaczy, że mamy szansę teraz go rozwalić go troszeczkę szybciej. Co mogę zboostować? Szybko. Okej. Strzelamy. To byłoby super, jakby to bym sobie odblokował. To by mi naprawdę mega dużo dało. No i dobra, teraz leci wielka fala. Jest, udało się. Udało się jakoś to przejść. I jakoś się udało. Dobra, dalej oczywiście nie musimy grać. Dostaliśmy darmową małpkę. I nasz plan został wykonany. Było ciężko, było mega ciężko. To mam nadzieję, że doceniliście ten odcinek, że zostawiliście łapeczki. Zapraszam was na kolejne materiały z Bloonsu. I napiszcie swoje propozycje. Moja nowa propozycja to jest właśnie ten Max 3 tier. I 80 runa minimum. Może chyba, że pójdziemy dalej, zobaczymy jeszcze. Więc tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie tego materiału. Zapraszam na następne odcinki. Na razie, hej, pa!